Pozwolą Państwo w takim razie, że rozpocznę. Bardzo serdecznie witam na otwarciu wystawy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, na otwarciu wystawy zatytułowanej Pałka 1942 Współczesność i pamięć. To taka smutna wystawa jest, właściwie nawet powiedziałabym może i już nawet drastyczna, ale jako że misją muzeum jest kultywowanie pamięci o bohaterach, naszych bohaterach Śląska Cieszyńskiego, także jak najbardziej te wystawy są pożądane i w tym miejscu bardzo chcę podziękować panu Wojciechowi Święsowi z działu fotografii, że zaproponował zorganizowanie tej wystawy i ją przygotował wspólnie z panem Janem Pawłem Borowskim. Dokonali szerokiej kwerendy, ponieważ zobaczą Państwo tu również materiały, których jeszcze na wystawach nie pokazywano, a są to materiały ze spuścizny świętej pamięci Antoniego Szpyrca, którego materiały zaolziańskie trafiły do muzeum kilkanaście miesięcy temu. Ja chciałam rzec, że oczywiście to już było mówione tam na miejscu egzekucji, chciałam rzec, że jest to oczywiście jedno z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie rozegrały się w naszym mieście i na Śląsku Cieszyńskim i to jeszcze ta nieszczęsna druga wojna. I chciałoby się rzec, że w XXI wieku już jako historia, jako nauczycielka życia nas nauczy wielu, a to już też zostało tam powiedziane, ja nie mogę tego nie wspomnieć, że wiecie Państwo, wydawało mi się, że my pokazujemy taką historię młodym ludziom głównie, których tu będziemy zapraszać, po to, żeby oni mieli taki idealny wzorzec, idealny, ja wiem, że my dążymy do ideałów, ale oddawanie życia za ojczyznę wydawało się, że w XXI wieku będzie przenośnią, a tu się okazuje, że to się staje dniem codziennym i to, na co oglądamy za granicą ukraińską jest tak straszne, że nabiera dla mnie samej nabiera to nowego znaczenia, oddawanie życia za ojczyznę. Także bardzo dziękuję, że Państwo na tę wystawę przyszli. Zapraszamy. Tu jest dosyć dużo materiałów do studiowania, także zapraszamy w jakimkolwiek czasie, a w tym momencie oddam głos kuratorowi wystawy panu Wojciechowi Święsowi. Szanowni Państwo, 20 marca 1942 roku, równo 80 lat temu, około godziny 13.30 24 członków Polskiego Ruchu Oporu przeznaczonych przez Niemców do stracenia pod Wałką było jeszcze w cieszyńskim więzieniu, gdzie spędzili swoją ostatnią noc w życiu. Blokowy po kolei wywoływał ich z cel. U magazyniera Austriaka zwanego Ojczulkiem zdawali więzienne uniformy, ręczniki, kubki, miski, łyżki i ustawiali się pod ścianą, oczekując na dalszy rozwój wydarzeń. Opuszczali mury cieszyńskiego więzienia i wiedzieli, że jadą na śmierć. 3 godziny później wszyscy wisieli już na szubienicy. Świadkami ich ostatnich chwil i śmierci w sposób haniebny, w sposób jaki praktykowano wśród przestępców, w taki sposób właśnie karano przestępców przez wieszanie na szubienicy, świadkami tego było około 6 tysięcy osób, w większości Polaków opierających się wpisą na Volkslistę. Była to największa zbiorowa egzekucja o charakterze pokazowym na Śląsku Cieszyńskim w czasie II wojny światowej. Tak hitlerowski okupant chciał zastraszyć i złamać opór miejscowej ludności polskiej. My już wiemy, że to im się nie udało. Polski Ruch Oporu na Śląsku Cieszyńskim, mimo że systematycznie dziesiątkowany, odradzał się, można rzec, niczym Feniks z popiołów. To jest ten moment, kiedy niestety muszę zetknąć kartki. Państwo wybaczą nerwy, pierwsza wystawa. Dowodem na niepowodzenie Niemców było to, że w późniejszym czasie w innych miejscach
innych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego stawały kolejne szubienice, a także dokonywano innych licznych zbrodni. I my dzisiaj tutaj w Muzeum Śląska Cieszyńskiego chcemy pamiętać i musimy pamiętać o heroizmie i najwyższej ofierze zamordowanych pod Wałką, ale także o tym, że wolność i pokój nie są dobrami otrzymanymi raz na zawsze. I dlatego właśnie, proszę Państwa, otwieramy dzisiaj wystawę Wałka 1942 – Współczesność i pamięć. Pomysł na tę wystawę zrodził się w związku z tym, że w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego znajduje się jeden absolutnie unikatowy eksponat związany właśnie z tymi wydarzeniami. To jest, proszę Państwa, ta blaszana tablica, która stanęła na miejscu kaźni w roku 1950. Tablica zawierająca nazwiska wszystkich 24 zamordowanych, a także krótki opis okoliczności, w jakich do tego doszło. Wcześniej, we wrześniu roku 1945, na miejscu kaźni stała inna tablica. Tablica drewniana, bardzo podobna do tej tablicy, ale jak możemy zobaczyć, analizując chociażby te zdjęcia tutaj wyeksponowane, jednak nie była to ta sama tablica. Proszę Państwa, z tą tablicą wiąże się pewna taka ciekawostka, że napis, treść tej tablicy już po jej powstaniu została zmodyfikowana. W nagłówku słowo Niemców zastąpiło słowo faszystów, natomiast w tym opisie poniżej słowo siepaczy zastąpiło także słowo faszystów. Te miejsca są wyraźnie widoczne, odznaczają się na biało. Okoliczności, w jakich do tego doszło, możemy się tylko domyślać. I właśnie chęć zaprezentowania tej tablicy oraz fakt 80. rocznicy tragedii pod Wałką były dla nas impulsem, żeby podjąć się tego tematu właśnie egzekucji pod Wałką, przy czym nie tylko w tym ujęciu przedstawienia samego wydarzenia, ale także pamięci o tym wydarzeniu już po roku 1945. W związku z tym, proszę Państwa, ta wystawa dosyć klarownie jest podzielona na dwie części, co zresztą wynika już jakby z podtytułu tej wystawy, Współczesność i pamięć. Więc w pierwszej części mamy obiekty poświęcone współczesności, samej tragedii pod Wałką, a także pewnemu szerszemu kontekstowi, ponieważ prezentacja samej egzekucji bez tego kontekstu nie byłaby możliwa. W związku z czym mamy takie tematy jak ogólnie pierwsze lata okupacji niemieckiej na Śląsku Cieszyńskim, zbrodnie niemieckie na Śląsku Cieszyńskim, czy też działalność polskiego ruchu oporu w regionie. Na temat samej tragedii pod Wałką tych materiałów nie zachowało się dużo, niestety. Są to przede wszystkim trzy fotografie wykonane z ukrycia na miejscu kaźni, a także zdjęcia zamordowanych wraz z biogramami. Natomiast jeśli chodzi o ten kontekst, no to jest sporo takich ciekawych eksponatów. Jest między innymi kilka afiszy i obwieszczeń z właśnie tego pierwszego okresu II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim, które mogą zobrazować tą okupacyjną codzienność. Jest plan Cieszyna z roku 1940 z wyeksponowanym miejscem stracenia. Jest kilka sztuk replik broni używanej zarówno przez hitlerowców, jak i przez członków polskiego ruchu oporu. Są przykłady konspiracyjnych wydawnictw zredagowanych przez członków polskiego podziemia, chociaż niestety nie z terenu Śląska Cieszyńskiego, czy też w końcu pewien zbiór dokumentów, które pokazują, jak mogła wyglądać droga typowego cieszyńskiego nastolatka
podczas II wojny światowej właśnie. Mamy nadzieję, że to, ten wybór dokumentów, jak i to, że ta II wojna światowa jest ukazana w takim szerszym kontekście, zachęci miejscowe szkoły do wizytowania tej wystawy, którą oczywiście będziemy także należycie promować. W drugiej części wystawy, w części poświęconej pamięci, mamy przede wszystkim tą tablicę, o której już powiedziałem, która stanęła na miejscu Kaźni w 1950. Jej uzupełnieniem jest zbiór fotografii, które prezentują to miejsce w czasach po II wojnie światowej aż do roku 1955, kiedy to został odsłonięty marmurowy pomnik, który stoi tam do dnia dzisiejszego. Opis tego, co z tym miejscem pamięci się działo od zakończenia II wojny światowej aż po czasy współczesne, a także podjęliśmy się tematu dokumentowania tej zbrodni po roku 1945, między innymi przez Ludwika Kochutka, autora jedynej zwartej pracy na temat egzekucji pod Wałką zatytułowanej Gdy drzewa szubieńc wyrosły, którego część spuścizny znajduje się w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Szanowni Państwo, można się zastanawiać, czy ten temat tragedii pod Wałką nie jest już tak upowszechniony, że nie można już nic do niego dodać, ponieważ każdego roku w mediach ukazują się okolicznościowe artykuły na ten temat, są urządzane uroczystości rocznicowe. Temat został szczegółowo opracowany przez pana Ludwika Kochutka i można się zastanawiać, czy przygotowanie takiej wystawy nie jest tak naprawdę takim przysłowiowym przelewaniem z pustego w próżne. Ja też się nad tym zastanawiałem, przygotowując tą wystawę. Wydaje mi się jednak, że my tutaj, Państwo, macie perspektywę, czy to samorządowców, czy dziennikarzy, czy historyków, czy pasjonatów historii. Jednak moje doświadczenia jasno pokazują, że wiedza na temat egzekucji pod Wałką, jak i szerzej na temat II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza na temat zbrodni niemieckich na Śląsku Cieszyńskim, to nie jest wiedza wśród cieszyniaków powszechna. Natomiast czy można jeszcze coś dodać do tego tematu? Na pewno można dodać, można go poszerzyć o kwestię odpowiedzialności za tą zbrodnię, ponieważ to nigdzie tak naprawdę nie zostało opisane, a osoby, które faktycznie za tą zbrodnię odpowiadały, poza pojedynczymi przypadkami nie zostały pociągnięte do żadnej odpowiedzialności. Dlatego, proszę Państwa, w tej drugiej części wystawy chciałem także poruszyć ten temat poszukiwań i prób ukarania sprawców tej zbrodni. Prób niestety w zdecydowanej większości przypadków bezowocnych. Zmierzając do konkluzji, na tym otwarciu nie chciałem za dużo mówić o samej egzekucji, ponieważ w ostatnią środę miesiąca, 30 marca, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbędzie się kolejne spotkanie szerszynkowskie, gdzie właśnie postaram się przybliżyć takie nieoczywiste zagadnienia związane z tym tematem. Także osoby szczególnie zainteresowane zapraszam na tą prelekcję. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i życzę Państwu inspirujących wrażeń przy zwiedzaniu wystawy.